to top 3, ale kogo wymienię pierwszego, to nie będzie oznaczało, że on akurat z tych trzech bił najmocniej. No to Dorticos. Tony Bellew. I w Stanach Zjednoczonych miałem czwartą bodajże walkę. Wygrałem ją w czwartej rundzie przez knockout. Już nie pamiętam, jak się ten nazywa, ten chłopaczek, ale jakie miał uderzenie, to było coś niesamowitego. Inaczej, on bił najmocniej. Naprawdę. Czwarta walka, nie pamiętam, jak on się nazywa, ale to było coś takiego, że bił lewy prosty. I tak miałem wrażenie, że widzę ten cios, że tak on dochodzi. To było takie... Mówię, oh my god. No i dostałem w drugiej rundzie sierpowy lewy na skroń. Myślałem, że to będzie koniec, no ale jakoś udało mi się go przełamać i w czwartej rundzie sam go znokautowałem. Ale dopiero po walce sam kolana mi powiedział, że w boksie olimpijskim znokautował Danny Greena. Oj, no to jednak tamta strona południowa widzę, że nie służy Polakom. Natomiast no, mnie nikt nie gonił. Ja w żadnym momencie tego wyjazdu nie czułem się zagrożony. Jednak Johannesburg no, to jest bardzo cywilizowany i ja wręcz byłem zdziwiony, że wszyscy mówią, że jestem w Afryce, a ja jeżdżę autostradami, jeździmy dobrymi autami. Było pyszne jedzenie, więc jakby wszystko to, co się działo poza ringiem, było na najwyższym poziomie i tutaj nie mogę złego słowa opowiedzieć. Natomiast jak się już walka zakończyła i tutaj były na pewno niedociągnięcia w postaci sędziów, których później tam szukaliśmy, googlowaliśmy i to się okazało, że to są ludzie, tam któryś z nich to chyba trzecią walkę w życiu dopiero sędziował. No więc prawdopodobnie to byli kucharze z tego kasyna, w którym boksowaliśmy. Natomiast z perspektywy czasu jakoś źle tego nie wspominam, ogólnie całego wyjazdu. Natomiast no, sama walka, pogodziłem się z tym. No tak, kiedyś młody master miał w głowie skoki narciarskie, bardzo chciał skakać. Fascynował się bardzo Svenem Hanawaldem. Wszyscy byli mówi Adam Małysz. No ja oczywiście też, Małyszomania mnie ogarnęła. Natomiast moim takim idolem był Sven Hanawald. Akurat to był moment, gdzie on wygrywał konkursy, turniej czterech skoczni, wszystkie konkursy zwyciężał, ustanowił rekord 140 metrów na naszej wielkiej krokwi. To były tamte czasy, rok bodajże 2002, pierwszy, drugi. I co? Mój rekord to 22 metry. Skocznia była zrobiona z desek i z bala, ze słomy. No, skakało się i myślę, że tak ponad 2 metry, jeśli chodzi o wysokość w powietrzu, byłem, więc... Ale wiem, że po którymś skoku śnieg nawet miałem za majtkami, więc... więc... Było dobrze, ręka ucierpiała na tym i wybiło mi to z głowy skoki. Ulubiona trójka pięściarzy. Muhammad Ali. Wasili Lomachenko. Kurczę, jest ich trochę, ja trochę boksu w swoim życiu obejrzałem. A teraz was zaskocza. Roger Mayweather. Roger Mayweather? Czarna mamba. No proszę, taka postać raczej... Mało kto by wpadł na to, że wskażesz akurat tego gościa. No ja jakby oglądając jego pojedynki, widzę powiedzmy taką kopię Floyda, troszkę gorszą wersję Floyda. I wszyscy wiemy, jak wspaniałym pięciarzem był Czarna Mamba, a to później, co zrobił Floyd, no to już to przeszło ludzkie pojęcie. I jakby patrząc na Rogera, jestem w stanie zobaczyć, o ile Floyd był lepszy, ale jestem też w stanie jakby tą drogę dochodzenia do pewnych rzeczy ocenić.
I ten spokój, ten już próba obrony barkiem. No i mnie to podoba się u Rodgera, ten kompletny brak szacunku sportowego do rywala. I nieważne, z kim walczył, czy walczył z Julio Cezarem Chavezem, czy walczył, Boże, teraz mi wypadło to nazwisko z głowy, ale wiem, że przegrywał na punkty Roger do 6 rundy, Winnie Pazienza. I chyba 7, 8, 9, tam było chyba 6 knockdownów i ostatecznie zwyciężył. No to były naprawdę fascynujące walki. I Roger, świetny hak na dół, bardzo dobry cios z prawej ręki. Naprawdę fajnie się te jego walki oglądało i robił w ringu te rzeczy, które pięściarz powinien robić. Nic więcej. Trener Gmitruk był tak barwną postacią, że jedną cechę no to nie da się wymienić, bo... Zacznę trochę od niesportowej takiej strony. Często trener, ktoś zapytał, pamiętam kiedyś trenera Gmitruka, miałem po którejś mojej dobrej walce i mówi: Mateusz, super, super boksowo, świetne przygotowania. Trener Gmitruk tak mówi: no wiesz co, on fajnie, dziecko mu się urodziło, te emocje w domu go nakręciły i mówi, dlatego dobrze boksował. Więc to był jedyny do tej pory trener, który nie tylko patrzył na salę bokserską, ale on zawsze pytał, jak w domu, jak dzieci, jak żona, czy wszystko w porządku. I to jakby on też przekładał na sukces później w ringu, że ten pięściarz ma spokojną głowę, wychodzi, walczy najlepiej jak potrafi. No to jest jedna taka cecha, czyli tu by można było to określić jako, nie wiem, troskliwość. Druga cecha to wyczucie taka, kiedy co zrobić. Nieraz było tak, że przyszedłem na trening, zrobiłem 5 walk ściennym, wydawało mi się, że zaraz ubiorę rękawice, oczywiście ręce już miałem zabandażowane, ubiorę rękawice, zrobimy tarczę, worki, skakanka, jeszcze może coś. On tak popatrzył, dobra, wystarczy. No tak mówię, no okej, zrobimy raptem 5 walk ściennym, koniec treningu. Ewentualnie nieraz dołożył rundę tarczy jedną. No tak mówię, kurczę, boksuję 12 rund, zrobiłem 5 walk ścieniem, jedną rundę tarczy i rozciąganie. No to mówię, faktycznie nie za wiele. I później nagle zrobiłem, na kolejny dzień miałem sparring. Sparring wyszedł mi bardzo dobrze i mówiłem, po co więcej? Więc miał tego takiego nosa trenerskiego i wiedział, że zrobić trzeba tyle, ani więcej, ani mniej. To na pewno go charakteryzowało. No i jeszcze jedną taką bardzo ważną rzecz, która charakteryzowała, uważam, wszystkich pięściarzy, którzy trenowali trochę dłużej z trenerem Gmitrukiem, no to taki przegląd sytuacji w ringu. Długi dystans, dobre praca na nogach, zabieranie się po ataku. I ja na przykład trenując z trenerem Gmitrukiem, czułem, że jestem szybszy. Czułem, że bardziej kontroluję ring, że... Taki większy wewnętrzny spokój mam. Może ten boks nie był bardziej spektakularny, bo często zabieranie się, coś, unikanie trochę walki, lepsza była defensywa. Więc myślę, że ten przegląd taki, ten czucie dystansu, czucie rywala, ile mam się zabrać od ciosu, to myślę, że też charakteryzowało bardzo trenera Gmitruka. Z takich pozasportowych rzeczy to zawsze mi się przypomina ten tak zwany bajer trenera Gmitruka. Tak. Kiedyś pamiętam taką sytuację, że... to o was teraz. Męczył mnie jakiś dziennikarz. Nie pamiętam, o co już tam chodziło, ale to było, coś było takiego, że ja w piątek miałem jechać do domu, a ten dziennikarz wręcz błagał na kolanach, żebym został tam do 19 czy do 20 wieczorem, bo jest tam jakiś ważny program i tak dalej. No mi bardzo było mi to nie na rękę, jakaś poważna była walka i opowiedziałem tą sytuację. Mówię, panie trenerze, ja bym po treningu sobie tam o 13 wyjechał, mówię, w piątek uniknąłbym korków. A mówię, jak ja zostanę tam do 20 czy do 21 w Warszawie, później wrócę środek nocy i tak dalej. Tak? Kto to? No mówię, daj mi ten telefon, akurat dzwoni.
No wiesz co, Mateusz, teraz cytuję trenera Gmitruka, oczywiście nie oddam tego w 100%. Dzień dobry, dzień dobry, tu Andrzej Gmitruk się kłania. Wie pan co, nie, Mateusz, tu musi się regenerować, tu czas restytucji, poważna walka, więc nie ma możliwości takiej, żeby przyjechał, więc serdecznie przepraszam, bardzo przepraszam, ale Mateusza nie będzie, także dziękuję, do widzenia, papa. Nigdy więcej ten dziennikarz nie zadzwonił, podsumowując tą historię. A i po morderców, to w świat muzyki wprowadził mnie mąż mojej teściowej. I to on mi pokazał tą piosenkę i tak naprawdę to on mi ją wybrał. Po raz pierwszy wychodziłem chyba do niej, do walki z Łukaszem Janikiem. No, duży to jest na pewno cel, ale chyba nie ostatni. Myślę, że na igrzyskach będę miał lat 33, więc myślę, że jeszcze może 2, może 3 lata mi jeszcze zostało, więc to nie jest mój ostatni cel. Nie, absolutnie nie mam żalu, dlatego że no, jakby w Niemczech, znaczy w boksie zawodowym wiadomo, że w dużej mierze o wszystkim decydują pieniądze. Sytuacja była taka, że przez pierwszy rok miałem tam jak to się mówi tak ładnie, jak... Pana Boga za pieca. No tak, jak ser w śmietanie czy coś takiego. Natomiast później stracili kontrakt. Z iluś tam milionów zrobiło się ileś. I to nie tylko mi się dostało, wszystkim chłopakom się dostało, w związku z tym, że ja byłem tym Auslanderem, zawodnikiem z zagranicy, więc mi może dostało się trochę bardziej, ale no tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę, no to chyba nie mogę narzekać. Nie wiem, czy w Polsce ktoś by mnie doprowadził do walki o Mistrzostwa Europy. Też finansowo jakoś nie cierpiałem, no więc myślę, że mógł być to dużo lepszy, jakby na pewno grupa Zauerland Event nie straciła kontraktu z telewizją, no to myślę, że moja kariera mogłaby przez te 5 lat w Niemczech naprawdę nabrać zupełnie innych wymiaru. Natomiast, no i tak chyba nie ma czego żałować. No ja wychodzę z takiego założenia, że przyszłość jest w moich rękach, a przeszłość zostawmy historykom. A jakoś ja nie pamiętam, ja coś takiego... Jakiś na Facebooku były takie Ja coś napisałem, coś tak, bo on coś tam powiedział do mnie, ja mu powiedziałem... Już nie pamiętam, żeby sobie te komplementy zostawił dla swojej żony, coś w tym stylu. No on odebrał bardzo to personalnie, że oczerniłem jego rodzinę i tak dalej. Ja absolutnie w żaden sposób tego nie chciałem zrobić. No i tam on zagroził mi, że co może on mi zrobić. Ale jakoś nie, chyba nie. Ja mam generalnie czy do Krzyśka Głowackiego, czy do Krzyśka Włodarczyka. No kiedyś coś było, ale to jest sport, gdzieś tam są czasami emocje, czasami człowiek gdzieś 2 słowa powie za dużo, ja też nie powiem, cięte mam nieraz język i potrafię sobie zrepostować. Więc może to ktoś też na to się obrazi, ale nie mam absolutnie jakiejś takiej zadry ani złości ni do Krzyśka Głoweckiego, czy ni do Diablo, także nie. No mam taki nie najgorszy rekord, bo mam rekord 145 kg, ale to było kiedyś, tak gdzieś lat 5 temu, myślę, że teraz jest dużo mniej. No, jaki jest mój typ? No z tego co ja słyszałem, Kamil Bodzioch miał zrzucać do kategorii junior ciężkiej. Ale chyba porzucił ten pomysł na walkę, żeby zostać na walkę z Marcinem Siwym. No dobry pojedynek, dwóch niepokonanych pięściarzy. Trudno wskazać faworyta. Walka z tego, co już w wstępie powiedziałeś, budzi emocje, to chyba dobrze.
No zobaczymy, jak będzie Kamil Bodzioch ruchliwy, bo podejrzewam, że będzie szybszy, na pewno będzie mniej ważył, no to może być faworytem. Natomiast Marcin Siwy, jak się przygotuje i zrzuci kilka kilogramów, to też będzie bardzo niebezpieczny i też może szale tego pojedynku przechylić na swoją stronę. Tak, planuję, nie ukrywam, że to w jakiś tam sposób już mnie nakręca. I nieraz, jak ja robię komuś tarczę, to tak mówię, czy może mnie ktoś tak wytarczować, jak ja kogoś tarczuję? Skromnie. No, to także, tak, zdecydowanie skromnie. Nie ukrywam, że jak tak patrzę, to jest bardzo trudny kawałek chleba, emocje i tak dalej. Ja teraz sam... Dwie rzeczy. Widzę na przykład teraz jedno z moich dzieci, widzę, że przychodzi co chwilę do mnie, tatusiu, zrobimy trening. No i ja jako potencjalny trener, jego ojciec, dla mnie to jest bardzo, ale to bardzo duża odpowiedzialność. Bo nie chciałbym być takim trenerem, który wyciągnął z niego tylko 30% jego pokładanych możliwości. I być trenerem na pół gwizdka, bo przychodzić komuś potarczować, no to oczywiście można, ale to robić hobbystycznie, dla pieniędzy, dla kogoś, kto chce schudnąć. Ale żeby być takim trenerem, który chciałby pochwalić się wynikiem swoich podopiecznych, no to jest duże wyzwanie i wiąże się z tym duża odpowiedzialność. I no to wszystko musiałbym naprawdę gruntownie przemyśleć, bo nie chciałbym kiedyś mieć sytuację taką, że ktoś mi powie, że zmarnowałem kogoś. No bo to myślę, że to byłoby dla mnie bardzo przykre.